pan myśli na temat nowego papieża? Czy jest pan zadowolony z wyboru? No, robi ogromne wrażenie. Przede wszystkim najpierw swoją skromnością, to o czym wszyscy słyszeliśmy, o jego sposobie życia, no, a po drugie no, Ojciec Święty, szczególnie na Anioł Pański, czy w tym, co mówił do kardynałów, to, co mówił do kardynałów, czytałem, a na Anioł Pański widziałem, to jego bezpośredniość, taka i zdolność po prostu mówienia do ludzi, no chyba spełnia to kryterium dobrego nauczania, że najlepiej naucza się wtedy, kiedy się mówi o tym, czym się żyje. I to widać, że u Ojca Świętego to się naprawdę urzeczywistnia. A jakie są oczekiwania wobec nowego papieża? Myślę, że dzisiaj są dwie najważniejsze sprawy, jeżeli chodzi o umacnianie nas w wierze. Tak jak sam to widzę, czuję. Pierwsza sprawa to jest umacnianie przekonania katolików, że nasza wiara jest religią prawdziwą. To, co Benedykt XVI zawsze powtarzał, że jest religio vera i że kryzys chrześcijaństwa w współczesnych czasach polega na tym, że za rzadko mówimy o tym, że my bronimy określonej prawdy, przy czym nie tylko prawd moralnych w znaczeniu postulatów, ale prawdy pewnych wydarzeń, że Jezus prawdziwie był Bogiem, że biskupi są prawdziwie następcami apostołów, że w Eucharystii spożywamy prawdziwie ciało i krew pańską, że wreszcie papież jest prawdziwie następcą świętego Piotra, że ma dokładnie powierzony ten urząd zastępowania nam Chrystusa na ziemi w sposób widzialny. I mówienie o tym, o prawdzie katolicyzmu, to jest, wydaje się, dzisiaj taka bardzo rzecz zupełnie zasadniczej wagi, dlatego że żyjemy w kulturze tak zwanego pluralizmu, która jest skłonna szukać jakichś metatreści, traktując to, w co wierzymy, jedynie jako jakieś znaki, symbole prawd ogólniejszych. Nie ma prawd ogólniejszych. To są te najbardziej podstawowe prawdy. I druga rzecz to jest obrona życia chrześcijańskiego w tym wymiarze cywilizacyjnym. Ogromna większość z nas, wszyscy jesteśmy dziećmi świata chrześcijańskiego, w nim się wychowaliśmy, albo rodzina przekazała nam te ideały, albo społeczeństwo je podpierało. To było w Polsce bardzo mocno widać wtedy, kiedy tak naprawdę odblokowanie możliwości budowy kościołów w okresie władzy komunistycznej nastąpiło wtedy, kiedy Solidarność Naród, kierując się sumieniem chrześcijańskim ludzi, po prostu upomniał się o prawa kościoła i obronę tego społeczeństwa chrześcijańskiego, które mówi nam przede wszystkim o wartościach naturalnych, że jest Bóg na niebie, że człowiek jest powołany do życia w rodzinie, że płciowość ludzka zasługuje na szacunek, że starszym, a więc również tradycji, prawowitym przełożonym jesteśmy winni cześć, że wreszcie jesteśmy wszyscy powołani do tego, żeby żyć solidarnie. Obrona tej cywilizacji chrześcijańskiej jest dzisiaj rzeczą bardzo ważną, bo bez niej ludzie tracą tą ekologię moralną, dzięki której no, żyjemy w naturalnym, normalnym świecie, który przekazuje nam te naturalne, normalne wartości. Wspomniał pan o obronie wartości. Jak wygląda obrona wartości w polityce, w szczególności właśnie w kwestii, jeżeli chodzi o in vitro i na przykład związki partnerskie? Jaki jest pana stosunek do tego? Człowiek jest istotą kulturową, jeżeli żyjemy w strukturach dobra, pomagają nam żyć dobrze. Ostatnie słowo zawsze należy do nas, dlatego że my musimy się zgodzić na prawdy przekazywane nam albo uznawane. My musimy się zgodzić i w tym sensie i to jest nasza wolność, ale jeżeli nie dostaniemy ich od społeczeństwa, w którym żyjemy, od rodziny, od kultury, w której się wychowujemy, to często ich w ogóle nie znamy, a możemy dostać coś zupełnie innego. To jest to, co błogosławiony Paweł II nazywał strukturami zła. I dlatego tak naprawdę, jeżeli opowiadamy się za czymś, na przykład za szacunkiem dla ludzkiego życia przede wszystkim, czy w wypadku in vitro za szacunkiem dla natury, za tym, że człowiek powinien. Dzisiaj mamy możliwość poczęcia pozaustrojowego, ale w przyszłości możemy sobie wyobrazić ciążę pozaustrojową, wychowanie człowieka, znaczy ciążę w akwarium. Dziś mamy propozycję w postaci in vitro tego, że rodzice sobie mogą starać się w ten sposób o poczęte pozaustrojowo dziecko.
ale jutro się może okazać, że będzie tak jak u Huxleya w Nowym Wspaniałym Świecie, że po prostu państwo będzie produkować ludzi. Tu docieramy do jakiejś granicy świata ludzkiego i dlatego no, korzystając szczególnie z tego, że nam katolikom jest o tyle łatwiej, że mamy autorytet Kościoła, który nie wymyśla nam żadnych prawd, ale broni prawa natury, kierując się tą antropologią, no, którą poznajemy dzięki Ewangelii, ale która jest takim światłem, która oświetla naturę po prostu. No, mając ten autorytet, nam po prostu bronić tych prawd łatwiej. Oczywiście musimy ich bronić w sposób rozumowy, pokazywać, że to są prawdy realizujące dobro społeczne, ale musimy ich bronić bardzo zdecydowanie. Przy czym, jeżeli chodzi o in vitro, myślę, że tam, gdzie mówimy o sposobie poczęcia człowieka, no przede wszystkim trzeba tłumaczyć, kłaść akcent na wyjaśnienie, tłumaczenie rodzicom, którzy mają taką ogromną chęć często, znaczy na taką no, po prostu pokusę, no, szukać za wszelki sposób szukać możliwości tego, żeby mieć własne krew z krwi, z kości, to własne dziecko. Tu warto tłumaczyć, no, że jednak człowiek musi szanować naturę i to ten element takiego porozumienia, wyjaśnienia jest kluczowy, ale tam, gdzie chodzi o życie ludzkie, tam, gdzie chodzi o selekcję ludzi, odmawianie człowiekowi prawa do urodzenia, tutaj akcent należy przełożyć jednak na działanie na rzecz sprawiedliwego prawa, na rzecz solidarnej akcji społeczeństwa przez swoje instytucje, bo tym jest Rzeczpospolita, i na obronę człowieka po prostu, obronę również przy pomocy instrumentów prawnych, dlatego że jeżeli prawo wyraża zgodę na zabijanie czy selekcję ludzi, to tak naprawdę my wyrażamy zgodę, dlatego że to się w państwie demokratycznym dzieje za naszą zgodą, czy w oparciu o naszą choćby domniemaną wolę. Związki partnerskie, taki zupełnie nowy kult, warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że zupełnie otwarcie, często aż do przesady, mówi się o patologiach życia rodzinnego, o przemocy w rodzinie i tak dalej, jest jakieś dziwne tabu, że nie można na przykład studiować przemocy czy bezpieczeństwa w związkach partnerskich. A tak naprawdę musimy pamiętać, że tym naturalnym miejscem bezpieczeństwa człowieka, gdzie rośnie w sposób i bezpieczny fizycznie, ale również bezpieczny psychicznie, to znaczy z takim poczuciem, że można kogoś liczyć, to jest właśnie rodzina związana pewną stałością i definitywnością. Oczywiście jako chrześcijanie, jako katolicy wierzymy w nierozerwalność małżeństwa i sakrament najlepiej to cementuje. Ale nawet deklaracja prawna, że ludzie chcą żyć razem, jest czymś no, bez miary lepszym niż po prostu sytuacja, w której każdy z rodziców może powiedzieć do widzenia osobie, z którą żyje, z którą przez jakiś czas no, tworzył wspólnotę o cechach rodziny i powiedzieć swoim dzieciom. No, to jest sytuacja zupełnie nienaturalna. Całe te związki partnerskie zapominają o jednym. Też tak naprawdę tam, gdzie są dzieci, a życie ludzi w sposób naturalny do tego zmierza i takie może mieć konsekwencje, to nie ma już tylko partnerstwa, ale jest również odpowiedzialność, bo to nie jest jeden plus jeden, tylko to jest jeden plus jeden równa się dwa plus owoce tego wspólnego życia. I tu trzeba wziąć odpowiedzialność. I to, że małżeństwo ma sankcję prawną, to jest wyraz tego, że ono jest wspólnotą społeczną, w której bierzemy odpowiedzialność za innych ludzi. Oczywiście mówię tutaj przede wszystkim o dzieciach, ale to nie zmienia faktu, że tak naprawdę wprowadzanie tej pozornej wolności w wypadku związków partnerskich stawia w zupełnie innej sytuacji również tych naturalnych, że tak powiem, współmałżonków, a szczególnie kobietę, dlatego że dzisiaj sama instytucja małżeństwa daje podstawę do tego, żeby oczekiwać, mówiąc tak po staremu, że chłopak się ożeni. Ale jeżeli prawo zaproponuje, może się żenić, ale nie musi, można żyć również inaczej, to jest też sposób życia uznawany przez prawo, to właściwie podstawa tego oczekiwania zanika. Dla jakiegoś grona ludzi to może być atrakcja, ale dzisiaj oczywiście możemy uważać ten sposób za niewłaściwy, ale nie ma żadnych przeszkód prawnych, które utrudniałyby ten sposób życia. Owszem, są przeszkody moralne i tak dalej, to, że jeszcze odróżniamy dobro od zła, ale nie ma przeszkód prawnych, nie ma ograniczeń w zakresie ludzkiej prywatności. A ekspansja takiego stylu życia to jest nie tylko
zły model społeczny, ale to jest pośrednio przez tworzenie nowego standardu i również przez podważanie standardu małżeństwa, rodziny, to jest tak naprawdę na dłuższą metę ograniczenie bezpieczeństwa, znowu tej ekologii społecznej, a więc i wolności, szczególnie strony słabszej w takim związku. Na ogół to jest kobieta, pewnie nie tylko, bo to równie dobrze może być mężczyzna, ale wprowadzenie instytucji związków partnerskich znosi to, co dzisiaj jest nie tylko nakazem prawa moralnego, ale faktem również prawa cywilnego, to znaczy obowiązek wierności. To fakt. Chciałabym jeszcze zapytać o kwestię pana kariery. Czy rezygnacja z, powiedzmy, działalności w PiS coś w panu zmieniła, czy pan tego żałuje? Ja nigdy nie robiłem jakiejś kariery, obejmowałem urzędy, dlatego że tak wynikało, dlatego że chciałem działać również na jakimś polu, czy stawiałem swoją kandydaturę, no ale to była prosta pochodna tego, że mając tam prawie 20-kilkanaście lat, zaangażowałem się w działalność na rzecz niepodległości Polski. Cała moja dalsza działalność była tego konsekwencją, a prawdę mówiąc, największe osiągnięcie w swoim życiu, to najważniejszy okres, uważam, ten pierwszy, to, że się właśnie zaangażowałem.